Miło się na Strymbys Gamer. Pewnie się zastanawiacie, czemu jestem w Rugby Champions, a oto powód dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku będę próbował przejść każdą grę Rockstar, jaką kiedykolwiek stworzył. Oczywiście wszystkie, które są publiczne. Będę próbował przejść w 10 minut każdą grę. Rebuild Champions, Blade Masters i Fightman Simulator. Więc ja dłużej nie przeciągam, no i zapraszam was do odcineczka. Jeśli tutaj na górze będziecie mieli stoper, a ja zaczynam za 3, 2, 1, go, go, go! Dobra, to Rebuild Champions, więc na spokojnie. Dobra, za ile tutaj pierwsze jajko jest? Co jest? Dobra, nieważne. Dobra, raz, trzy, szybko. Mogę sobie klikać rebuildy. Dobra. Kurde, zasłonili mi wszystko. Equip best. Dobra, lecimy. 200k, 4 miliony. Ile rebuildów mogę zrobić? 10 rebuildów już jest. Tu się na szczęście pety zachowują. Mam 1k gemów. Rebuildy zwiększę sobie. Mogę zrobić teraz 25 rebuildów. To robimy. Mam nadzieję, że przejdę tą grę. Dobra. Gdzie to jest? 5 rebuildów, proszę bardzo. A to Rebuild Champions jest takie ekscytujące. Pamiętam, jak wyszła ta gra. Czy ja na tym końcu dołączyłem do Powerful Studios? Nie, widzę, że nie dołączyłem. Bo to jest maksymalna ranga. Tak, maksymalna. Champion jest maksymalnym rangą. Rebirth, co ja tu mogę kupić? Czemu by nie? Walk, Speed, Jump, Power. Pet Storage, Free. No to nie stać mnie. No to też mnie nie stać, XD. Nie mam żadnych gwiazdek, niestety. Dobrze, jest tu 500 kliksów, XD. Bo nie dałbym rady. Dobra, szybko, szybko. Jestem Rebuilder. Ja tu chyba nawet najlepszych petów nie będę potrzebował, a może jednak. Już 24 rebuild mam, widzowie. Więc lecę szybko. Dobra, 3 miliony rebuildów tutaj zrobiłem. O, pokupuję sobie. Drogie są te rebuild batonsy. Gdzie to jest teraz ten... O ja pierniczę. 500 QD. Znaczy ile tam QD? Co ja gadam? Trochę to wymagające już. Chwila, o. O, dostałem teraz oznakę spóźnioną za 1 milion rebuildów. Rebuild. Dobra, chwila. Teraz Toxic World. Szybko. Nie mogę tu wejść, XD. A, 500, Jezu. Ja nie zauważyłem. To do Volcano. Szybko trzeba klikać. Poproszę 3 razy te. I give me pets. Potrzebne są bardzo. Zostałem z zamazanym ekranem. Equip best. Jakieś lała pety dropłem. Ale jak się pozbyć tego efektu? Bo nic nie widzę. Chwila, spróbuję kupić inne jajka. O dobra, może się pozbyć tego efektu. O dobra, pozbyłem się, łatwo. Quen już zdobyłam, co się dzieje, widzowie? Proszę bardzo, pyks. Ja mam tyle tego te, to kupujemy, spamimy. Bo czemu by nie? Teraz jest maksymalny 10 rebuildów, na którym jest stać. Lecę po 1 QD rebuildów. O nie, nawet 25 milionów mogę robić. To lecę do 25 lecę. Dobra.
chyba nie dojdę. Nie dam rady. Ale starałem się z całych sił. Dobra. Okej. Pyk, 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 pyk. Już mnie nie stać, super. Jestem na master ranga. Lecę po rangę legend. SX już zdobywam. O kurde, 1B mogę zrobić. Dobra, 1B rebirthu zrobiłem. Koniec czasu. Ranga elite. Tu nie ma żadnej rangi elite XD. Oszukali mnie. Nieważne. No nie udało się, ale tutaj tryhardowałem. Lecimy z następną grą. Okej. Lecimy z następną gierką. Następna gierka, czyli Blade Master Skip. Okej, claim, wszystko. Dobra. Okej, czyli coś jak Cyber Simulator XD. Ja tu dostałem Free Peta. Powerful Hydra. Chociaż mi nie pomaga trochę w niczym XD. Cell. Shop. Dobra, o, mam takiegoś Sworda, widzę. Strange'a, o. I rangi. No, trochę tych rang jest niestety. Dobra, więc próbuję zdobyć każdą rangę w tej grze. Jeżeli to w ogóle mi się uda, jest to możliwe. Gdzie tu są pety, cokolwiek? O, trzeba tu poszukać. Skille tu można kupować. Tam jest jakiś bonać. Dobra, szybko. Blades. Pyk, pyk. Nice, strange. Nie stać mnie. Arbuzowy miecz, szybko. Sell. Dobra, strange'a sobie kupię. O, pyk. Tu mnie już nie stać, ale na ten sword też mnie nie stać XD. Tu X-lag jest. A, bo tu są peciki. Dobra, widzę je już. Nie mam diamentów. O Jezu, tu są światy. Wszystko tu jest, widzę. Na razie tylko z tym jednym powerful petem. Dobra, szybko, pyk. Wszystko kupione. Szybko, gazu. Nie ma czasu. Dobra, szybko. I can do it. Ło. Bye. Nie stać mnie. Potrzebne lepsze pety, żeby hajsu było więcej. Locket. Tam jest jakiś boss, chodźmy go pokonać. Ale że co? Czyli że wystarczyło zebrać innego diamenta, żeby... Ej, dobra. Bo pety mi mogą bardzo pomóc. Kupmy jakieś peciki. Tu jest, open one. Epic mi dropnął. Mythical Dominus. O, dostałem Roxek peta. Wiedziałem, że to zadziała, bo to w każdej grze jest. O! Z twórcą gry mogę chodzić. On mnie tutaj poprowadzi. Jedyny Polak, który chyba stworzył najlepsze symulatory w Roblox. Jedne z lepszych, moim zdaniem. Dobra. Katanę mam, lecę. Tutaj jakiś ziomeczek jest. Blue Jay Gaming XD. Czemu czytam jego nick? Marnuje czas. Ile kosztują, za co są w ogóle skille? Za czym? 50k. Nie stać mnie niestety. Jestem biedny. King of the Chill. Zobaczmy, o co tu chodzi. O, dobra. O, stałem się królem. A, to koronki daje. Super. Ło! Co jest? To jest o wiele lepsze graficznie niż Cyber Simulator XD. Dobra, starczy mi. Idę kupić peta. Dobra, dobra. Szybko. Sprzedam. Jest mi potrzebny lepszy sword. Jeszcze lepszy.
Lava's World, dawaj, pokaż co umiesz. Ja tu muszę odblokować jakieś nowe światy. Ale tu musiałbym... Dobra, chodźmy pokupować jakieś upgrade'y. Dały się trade'y. Czyli czas minął. Okej, ostatnia gierka, czyli Final Simulator. Szybko, pierwszy pecik za grupę. Equip, koło, spin. Tutaj boosty, szybko. Nie ma czasu. Tutaj szybko, koło, jakieś mi tu coś zaraz da. Dobra. Wiem, że tutaj darmowy pecik jest, więc szybko lecę po niego. Gazu, gazu. Dobra, climb, climb, climb. Snowflake, climb, climb. Dobra, chociaż Fightmana muszę przejść. Fightmana muszę dać radę przejść. Szybko, bye, bye, bye. Każdy pet się przyda, bye, bye, bye. Dobrze, to 5 gigka było do odebrania. Dobra, wszystko kupione, XD. Equip best, zmiana teamu. Teleportu jeszcze nie ma, więc jest tragedia. Dobra, TPT powinny mi pomóc. Lecę nam szybko, pędzę z całych sił. 10 minut na przejście Fightmana. To już muszę przejść. Fightman się kończy wtedy, kiedy tam do końca mapy. Dobra. Co tu się dzieje? Myślałem, że przejdę Fightmana, ale jednak go nie przejdę. Za trudny jest XD. Jaką rękawicę mogę wziąć? Tylko tą. Dobra, lecimy. Dobra, gazu. 300k na luzie, łatwo. Szybko lecę. Z tymi Rudolfami. Najtrudniejszy będzie powrót. Winter World odblokowany. Nice. Udało się chociaż 10k wbić. No to niestety czas minął, ale szczerze bardzo fajnie się bawiłem przy tym challenge'u. Był on fajny, mogłem zagrać we wszystkie gry, jakie kiedykolwiek stworzył Rocksteady, sobie poprzypominać je, jakie były fajne, jak się na nie czekało, a wszczyło w nich. To było fajne. Więc mam nadzieję, że odcinek szkoda się spodobał, ale chwila. O, na koniec robię rebirfa. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. To macie czerwony przycisk, klikajcie go, subskrybuj, zostawiajcie łapki w górę. No a my się widzimy w następnym odcinku. Trzymajcie się!